Dzień dobry. Sekcja zwłok pompki po uszkodzeniu. Co tu się wydarzyło? Otóż mamy wyłamany sporzeń z zagiętą obudowę i krzywy wałek. Prawdopodobnie jak ruszyło, poszedł napęd, wypchnęło tą oś, wyłamało tak jak tutaj widać i w tą stronę połamało i pompka ulega uszkodzeniu. Natomiast bardzo ciekawa jest sytuacja, że wałek pompki, który tutaj może pokażemy, o sekundkę, jeżeli tu to miejsce chodzi, ma bicie, to musiało się tutaj w tym miejscu wałek zgiąć. To jaka musiała być potężna siła, że taki wałek się zgiął, albo jest kiepski materiał wałka. To niedługo sprawdzimy twardościomierzem, jakiej klasy jest ten oś tego wałka. Ale tu musiało się coś strasznego stać, bo musiała pompa się albo zablokować, ale czym, o to jest pytanie, że doszło do takiej siły, że wyłamało z żeliwa oś, połamało obudowę i jeszcze zgięło wałek. To na tyle w tej chwili. Znaczy jeszcze dodajmy, co to jest za pompka i jakie pompka ma znaczenie. Pompka sparująca, że tak powiem, przekładnie osiowe, które... O tam stojące, tak, za tym. Przekładnie główne lokomotywy, gdzie dochodzi, że tak powiem, napęd z wałą, że tak powiem, kardana. Przekładnia kątowa i z racji, że koło tylko talerzowe jest częściowo zanurzone w oleju. Natomiast niektóre łożyska muszą być nasmarowane właśnie olejem, który z tej pompki pochodzi. Jest o tyle ciekawostka z tą pompką, że ta pompka pracuje w dwie strony, albo w jedną, albo w drugą i za każdym razem podaje olej, czyli z siętym ssakiem, smokiem, czy ją kręcimy w lewo, czy ją kręcimy w prawo, ona za każdym razem pompuje olej, bo jest taki specjalny tłoczek, który ją przełącza i jeszcze ma taki specjalny labirynt, że tak powiem, żeby ten olej właśnie krążył w tej pompce. To jest właśnie ewenement, bo typowo pompy zębate pracują jednostronnie, a to jest pompka, która pracuje na dwie strony. No i tutaj, tu możemy pokazać, witam. I labirynt jak właśnie wygląda wstępnie, jak to jest, że tak powiem, tu są te przygnie, tu jest cały ten labirynt i jeszcze mamy tutaj taką obudowę tą, gdzie chodzą te koła zębate, jakby to wszystko pokazać w takim kanapkowym rozłożeniu. Tam mamy te trupy. O, w kanapkowym rozłożeniu, no to widać, że to jest o. Jedna pokrywa, gdzie jest część labiryntu. Środkowa część, gdzie obwiednia kół zębatych, tu się uszczelnia, gdzie normalnie w pompach nigdy nie ma czegoś takiego w klasycznych pompach zębatych. A tu właśnie jest kanał ten obiegowy po to, żeby ona mogła w dwie strony pompować. Klasycznie tu mamy odbiór i zasilenie, że tak powiem, w pompach zębatych, a tu jest właśnie troszeczkę inaczej to rozwiązane, żeby właśnie móc podawać właśnie olej na dwie strony. No i właśnie mamy problem z tymi pompkami, bo te pompki nie są zanurzone całkowicie w lustrze, że tak, raczej w oleju i one muszą zasać. I to jest problem, bo gdyby one były zanurzone całkowicie w oleju, to tak trochę między palcami mogłoby przepuścić ich jakoś, bo one by zawsze się zasały, zawsze by pompowały. I tam jeszcze, tam, co widzimy? Tu jeszcze jest miejsce na zawór bezpieczeństwa, że tak powiem. Który to zawór? Był przeważnie kolejarze, żeby mieć pewność, że tłoczy. To go właśnie, o tak kurczę, wygląda tutaj tłoczek, który podobno kurczę, ma się... Jak to może ty, Grzegorzu, jakoś ostój, żeby złapało. Ten tłoczek musi się tu coś, tu na tłoczka nie ma. Nie ma jest ten, ale jest, nie, mamy nawet taką, o, tutaj wersję tłoczkową. O, i tam siedzi tłoczek, który powinien się przesuwać. No tak wygląda naprawa. Zatem taka nowy sąd, dawny, newak, obecny. Problem smarowania tych przekładni jest problemem bardzo, bardzo poważnym. I właśnie chyba większość awarii tych przekładni spowodowana właśnie działaniem tych pompek. Tych pompek R10, tak? R10. Dodajmy, są, że tak powiem, no niedocenione, dlatego tu jest nawet, to widać na smoku, jest po to sito zrobione, żeby nie wyłapywać brudy, tylko tak zwany laminarny przepływ, żeby nie było kawitacji pompy. Uszczelnienie na stożek, dociągnięte staranie. Pokażmy tak, jak... jeszcze wersję po przeróbce, po tuningu przy pomocy gwoździa, żeby tego sita. O, tutaj jest. Nie, dwie mamy tutaj. Czy. Ale to są te, żeby lepiej ssało, to kolejarze tutaj już na kolejce, co zrobili, przekuli. No, żeby na pewno poszło, jak, no bo jak były brudy, no to nie chciały na sicie, że to, to się robi. To wszystko przejdzie. No i potem jest efekt w postaci zgięcia wałka na przykład. A jeszcze dodajmy, że do tego, jak tą pompkę się obsadza, pokażmy, Grzegorzu, weź tą piękną pompkę, która jest jak to, ona jest najlepszą z tych najgorszych. Tak, no to ta pompka. Ten, ale pokażmy, jak ją się obsadza na ten... Na ten korpusik, no wiem, że... O Jezu, to znaczy jeszcze kwestia jest jej napędu. To też jest jeszcze, na, jeszcze tutaj dodajmy, że jest taka stulejka. Gdzie jest ta stulejka? O, weszła.
I najgorszą rzeczą, że jeszcze ta pompka dotyka do koła zęba tego, który jest zamontowany na osi tocznej. I nikt nie wie do końca, inżynier sobie rozpowiada przekładnia, jak te koło poprawić się zazębia. Natomiast tu jest taki myk z tym związany, tylko to jest koło z brązu zastosowane. Otóż na osi głównej jest zamontowany wieniec zębaty, który ma 120 zębów. I jego, żeby wręcz go zregenerować, to trzeba koło sprasować. Trzeba dokumentnie rozebrać przekładnie, sprasować koło, zdjąć łożyska i można wtedy założyć. Więc konstruktor, przewidując, żeby nie doszło do zniszczenia koła, które jest bardzo ciężkie do wymiany, zastosował pośrednie koło, które ma ulec zniszczeniu. I właśnie ulega... I ono ulega zniszczeniu. Aczkolwiek w jednym przypadku były tak duże siły wystąpiły, musiały znienacka, że koło zostało wyrwane razem, że tak powiem, z osią, z obudowy. Tam mamy taką skrzyneczkę, o, teraz ten, skrzyneczkę właśnie mamy tam takie, o, różne rozpieprzone te kółka, w tej skrzyneczce pięknej, może sięgnę jakieś, o Jezu, kurde, sięgnę jakieś takie bardzo z tych lepszych, o, to akurat jest, o, to jest piękne koło, tutaj Grzegorz zaraz opowie. Proszę bardzo. Jeszcze drugie też takie. To koło. To koło nie chodziło do dentysty. I co jest? Jest szczerbate. No ono walczyło, bo ono albo ono polegnie, albo polegnie koło, które jest zamontowane na osi. Więc tamte koło jest no już dramat wymiana. Natomiast prosi jest wymienić takie kółko. Tylko że jak to jest w takim stanie, to niestety mamy podejrzenie, że łożyska główne nie były smarowane. Wracamy ponownie, bo niestety kamerzysta jest lekko zmęczony, o, i nie alkoholem, widać, tylko pracą, i wyłączył była kamerę. Ośka, naparło, wyłamało, wyrwało, zgięło tu oś. Więc prawdę mówiąc, musiało się coś bardzo, bardzo złego wydarzyć, ale patrząc po tym, jakie mamy, że tak powiem, koła zębate na osi, że tak powiem, w zestawu kołowego, nie mamy uszkodzonych. Czyli widać, że ten system zabezpieczenia zadziałał, że tu poleciały zęby, wyłamało się, ale tam przynajmniej koło zębate ocalało. To jest chociaż taki mały plus tego rozwiązania tutaj, no, technicznego. Natomiast jest jednym problemem, o którym będziemy z tym walczyli, to dosyć duży problem, to jest obsalowywanie tych pompek w tamtej obudowie. Bo po włożeniu, zadeklowaniu nie ma żadnej rewizji, może podejdziemy dalej. Tak, ale to by trzeba było z tym całym zestawem podejść może. A to za ten, podejdźmy na mnie. Podejdźmy, chyba że nie dojdziemy. Tak jak mamy tutaj rewizję, żeby zajrzeć, jak koła zębaty ze sobą współpracują, jak wyglądają, można skontrolować koła. Może na tutaj przekręcę. O, jest ślad, że tak powiem, ślad pracy. Współpracy. Współpracy. To jest ten lepszy ślad, czy ten gorszy? No ten lepszy, ten lepszy powiedzieć. Taki. Tak. No niestety też przekładnia została złożona troszeczkę, no delikatnie mówiąc, no chyba nawet fabryka się nie postarała. O, jest słaby współpraca, jest koła talerzowego, jest atak na całkiem sensownie, ale talerzowe no nie jest tak, jak powinno być. I proszę teraz zobaczyć, że wkładamy pompkę i w ogóle zaraz będzie... nie widzimy zupełnie, jak ona się tam zazębia, jakby tam nisko. O, widać tutaj te koło zębate, nisko. Czyki. A może jakby to wjechać kamerą prawie do wnętrza. Tak, ale przeszkadza kałdun piwny, kamerzyści. Znaczy piwny, no piwny to już może... No piwny. No. O, jest tam widać taki wieniec zębaty. Tak, o, i to nawet dobrze widać. O, i teraz proszę zobaczyć jeszcze rurka smarująca właśnie pompkę. I tam jest rurka, która podaje olej na łożysko, bo koło talerzowe jest zanurzone według wszystkich tych, ale niestety już te łożyska są powyżej, łożyska tamte są nawet bardzo chyba... wysoko i już nawet rozbryzgiem nie są. Nie przekręćmy, to będzie smarowania. Widać, jak to łożysko się tam ułożyskuje. O. I w momencie włożenia pompy nie mamy w ogóle możliwości sprawdzenia, jak poprawnie się zazębia pompka z tym kołem zębatym. Powinna być też tutaj taka drobna rewizja zrobiona, żeby można było otworzyć, zobaczyć, jak to wygląda. No niestety konstruktor tego nie przewidział, a są też opory, żeby tu przewiercić otwór i kamerę inspekcyjną wprowadzać. Tak, opory, duże opory są. Bardzo duże właśnie. Nieuzasadnione, bo chyba wezmę, przewiercę dziurę i... Znaczy otwór. 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 O Jezu, kurde.
jeszcze problem jeszcze uszczelniaczy filcowych, także to właśnie tutaj, tutaj mamy zapas filcy, kolega Grzegorz dobiera te filce. Bo nie mogą być za cienkie, to wtedy nie uszczelnią, za grube znów będą się paliły, grzały i będzie to ujemny efekt tego całego działania. Także, a jeszcze może pokażmy, a to chyba wszyscy, ten zdejmijmy tą pompkę i pokażmy, jak ten dekiel się dekluje. Wersja, nie, bo wpadnie do tej michy, Grzesiu. Nie, ja już ten, o, i niesiemy taki niesiemy tutaj. I teoretycznie mówiąc, właściwie ona jest wkładana na czuja. I patrząc na to, chyba, że z mechanika jest kawał ten. No i teraz nie wiemy, naprawdę nie wiemy, jak te koło się zazębia. Jedyny możliwość jeszcze sprawdzenia, jak będzie to rozpołowione, bo jeszcze będzie to rozpołowione, zamontujemy pompkę i sprawdzimy poprawność zazębienia. Bo wystarczy, że damy grubszą uszczelkę. Tu uszczelkę i może być problem totalny z zazębieniem. Znaczy na tą powierzchnię, znaczy tutaj uszczelkę, tak? Tutaj, tak, tu nie mylić tak. Z tą, bo tutaj nie wolno nam dać żadnej. Także ona jest włożenie i ona tam się właśnie, nie wiemy do końca, jak ona się tam poprawnie zazębia, ta pompka. To tylko w momencie, kiedy jest to otwarte, rozpołowione, można sprawdzić. Potem jak się zamknie, to już potem pompka, grubość uszczelki chyba musi być nabity tutaj numer. Jaka grubość uszczelki, ten komplet jeden jedyny może pracować. Nie można pompek zamieniać między poszczególnymi obudowami. Aczkolwiek patrząc na regulację przekładni, wszystkie podkładki regulacyjne wszędzie mają tą samą grubość, gdzie według instrukcji powinny być dobierane indywidualnie do każdej przekładni, żeby dopasować zazębienie kół zębatych. No, jak widać, wszystkie są z tej samej sztancy. A wątpię, że wszystkie koła zębate wyszły idealnie tak samo w fabryce. Tym bardziej, że jest ślad, że one całe nie pracują. Jest dziwne podcięcie na zębach. Ale to jest opowieść na zupełnie inną opowieść. Pompka już by chciała pompować, ale tak. nie ma. Tutaj o ten dekielek piękny z koreczkiem. O tym koreczkiem. Pomiar... Wykręca i przetaczamy powoli lokomotywę. Jeżeli się olej pokaże, to wiemy, że jest smarowanie. Jak się olej nie pokazuje, to już wiemy, że już jest pozamiatane. Dokładnie. To by było na tyle. Do widzenia. Cześć.